Ostatnie 80 sekund meczu Pogoń Rudę Śląska, Zagłębie Sostowiec, rocznik 9-0 i młodsi U20, sezon 2009-2010. Śląski Związek Koszykówki prowadzi rozgrywki i 20 sekund do końca, a ja na sam koniec pokażę wynik może. Nie będę tutaj mówił o wyniku. Kolejne punkty Pawła Jurczyńskiego. 9 sekund. Nie, przepraszam, 56 sekund. O, ciężko czasami i nagrywać, mówić i patrzeć na tablicę. 123-64. Pogoń Rudę Śląska. Dwa pierwsze swoje mecze w rozrywkach U20. Można powiedzieć, to taki spacerek. A prawdziwa walka zacznie się już w przyszłych meczach z Mickiewiczem Katowice. O! Z Mickiewiczem. A czapował Tomek Stankala. Z Mickiewiczem i z AZS-em Katowice. 123-64. Paweł Jurczyński przy piłce. Miałem nie mówić w wyniku, no ale tak się składa, że wiadomo, jest mecz. Kolejny faul gości, ale tylko drugi. Może oszczędzają się, nie chcą za bardzo faulować. Tutaj przyjechali tylko w 7. Dwa rzuty wolne będzie wykonywał. Nie, piłka z boku, piłka z boku. Jurczyński. Teraz na parkiecie Gród, Jurczyński, Korach, Modrzyński, Stankala. Podejrzewam, że ta piątka to jest praktycznie chyba najmocniejsza piątka. I ta piątka na pewno przeciwstawi się silnym zespołom AZS-u i Mickiewiczom. Koniec meczu. Dziękujemy za spotkanie. Jeszcze raz spójrzmy na tablicę, gdzie pokazane są wynik meczu i faule. Specjalnie dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowej z meczu U20, sezon 2009-2010 na Śląsku. Zibi.